wiecie, że podczas tegorocznych dni otwartych naszą uczelnię odwiedziła rekordowa liczba maturzystów, którzy mogli poznać władze uczelni, a także przedstawicieli wszystkich jej wydziałów? Jestem dumny, powiem szczerze, z tego, że przyszła tak duża liczba osób. Ci słuchacze, którzy przyszli i są zainteresowani tematyką, którą zaproponowaliśmy jako wykładową, mogli poszerzyć swoją wiedzę przed maturą, którą oczywiście życzymy, żeby zdali jak najlepiej. I żebyśmy mogli po dobrych wynikach z matury spotkać się 1 października w kampusie naszej uczelni, która oferuje nie tylko dużą, szeroką gamę kierunków studiów od przyrodniczych, technicznych, poprzez weterynarię, społeczno-ekonomiczne, ale jednocześnie oferuje wiele innych ciekawych wydarzeń, w których studenci mogą uczestniczyć, to znaczy w różnych zmaganiach sportowych, artystycznych. Naprawdę uważam, że kampus, który w jednym miejscu daje możliwość uczestniczenia w tak wielu różnych zdarzeniach dla studentów, jest jedynym w swoim rodzaju w naszej uczelni, a zwłaszcza w tym typie uczelni przyrodniczych. I w związku z tym sądzę, że frekwencja dzisiejsza jest dobrym takim zwiastunem tego, że dobrej młodzieży w kolejnym roku akademickim przyjdzie studiować w naszej uczelni naprawdę duża liczba. Wszystkich tych, którzy nie mogli się z nami spotkać podczas dni otwartych, zapraszamy 6 i 7 marca na Salon Maturzystów Perspektywy 2020. Zapraszamy!